Siemanko, bo tu kilka wiadomości pod ostatnim filmikiem dostałem o te tablice iFruta, jak zamówić, czy tam jak. Główny problem to jest taki, że iFruit wam nie działa. Zwłaszcza dla osób, którzy poruszają się modyfikowanymi pojazdami, typu na przykład tam no te nowe z DLC, czy tam jakieś stare T20 Tempesta, ona ma koła na przykład Benego F1. Ostatnie 10 używanych aut jest zmodyfikowane i aplikacja iFruit nie może zatrybić. Tak jak tu pokazuję, wchodzę na platformę PC-ta, trybi. Nie gram na PC-cie, nawet nie mam konta, żadnych samochodów, no bo nie mam nic, ale przełączę się na swoją platformę Xbox, gdzie mam pełne garaże zmodyfikowanych aut. Chcę wejść do przez iFruta do Los Santos Custom, żeby coś sobie tam zamówić. Zaczyna się kręcić kółko, aplikację zawiesza, wywala, nie działa. I to jest powodowane właśnie zmodyfikowanymi pojazdami. I żeby ten problem rozwiązać, trzeba będzie użyć 10 zwykłych niemodowanych aut. Aut lub motorów, tak jak ja. Jeżeli macie pełne garaże full modowanych samochodów, no musicie niestety albo je przywrócić do fabrycznych. Jeżeli jechać McLeansy, to mu wjebać zwykłe luksusowe koła, albo wstawić do jednego garażu 10 pojazdów, które możecie stracić i tak jak ja kupić 9 motorków Faggio i jeden samochód. I każdym pojedynczo wjechać do mechanika i coś w nim zmienić. Wtedy gra zapamięta wasze 10 ostatnich używanych pojazdów, zwykłych, niemodowanych, żadnych Benych, żadnych tam F1. Zwykły samochód, zwykły pojazd ze sklepu. 9 motorków i 10 kupcie sobie samochód. Tak jak ja, tu wstawiłem 10 złomów do usunięcia, kupuję 9 Faggio, jeden samochód, no bo później jak iFruit już mi zacznie działać, złożę zamówienie na Faggio, to będę musiał kurwa każdym po kolei wjechać do mechanika, aż trafię na tego, na którego złożyłem zamówienie. Że to jest najlepsza metoda, ale iFruit wtedy wam zadziała. I ci zwłaszcza, którzy nie mają limitu na 100%, nie mają limitu sprzedaży, a też im aplikacja iFruit nie działa, bo właśnie poruszają się w grze tymi modowanymi autami, to muszą zrobić ten myk. Albo użyć 10 tam LED, jak macie, każdym wjechać do mechanika, albo kupcie Faggio, zarejestrujcie się w klubie motocyklowym, wzywajcie każdy przez klub motocyklowy. Wjedźcie do mechanika, zmieńcie w nim każdym jednym cokolwiek. No i ostatnie auto. No, auto to po to, żeby nie szukać po motorkach, na który pojazd było złożone zamówienie. Dlatego ja tu kupiłem jakiegoś Imorgana i na koniec go użyję i pokażę. No bo po co szukać później po samochodach, na który złożyliśmy zamówienia. Jak tak zrobicie? Wszystkie 9. Na końcu wzywacie sobie ten samochód. I też wjeżdżacie nim, zmieniacie w nim cokolwiek. Tu co pojazd, co wyjazd z mechanika i tak kręci się kółko zapisu gry, ale wyjedziecie tym ostatnim, też jeszcze wymuście zapis gry zmianą stroju, opuśćcie sesję, najlepiej wyłączcie grę. No i to najlepiej jest zrobić na obydwóch postaciach, chyba że na drugiej postaci nie macie modowanych aut, no to nie musicie tego robić. Tak samo iFruit chyba też nie pokazuje, że wam Vigilante czy Scramjetów, tych takich bojowych. Także też no, one odpadają. Tu se potuninguję pierdołki, bo to i tak pójdzie na stratę zaraz, ale to miesza z tym. No ale tak, wszystkie 9 motorków zmodyfikowane, 10 samochód też. Znaczy zmienione w nim cokolwiek. Wymusiłem zapis gry jeszcze strojem. Opuszczam sesję, wyłączam grę. Czekam sobie chwilę, idę zajarać szluga, przychodzę, odpalam iFruta, wchodzę, ustawienia, platforma jest, Xbox One tak jak zostawiłem, wchodzę w Los Santos Custom, działa, o dziwo działa i tu będzie widać, że
pokaże się. Wszystkie moje ostatnie używane pojazdy to będą same motorki Faggio i ten jeden samochód. I o to tu chodziło. Modyfikowane, wszystkie modowane auta, no właśnie aplikacja w telefonie nie pozwala nam odpalić iFruta, a to jest taki myk, żeby ten iFrut zadziałał. I to głównie dla osób, które nie mają tego limitu sprzedaży, mogą mieć swoje blachy, ale nie mogą ich zamówić, no bo iFruit im nie działa, bo mają gdzieś modowane pojazdy. Dlatego użyjcie 10 jakichś niemodowanych aut, wtedy iFruit wam zadziała. Ja tu, tak jak mówiłem, ostatnie auto, zamawiam na niego sobie tablicę, obojętnie co wy tam napiszecie, złożycie zamówienie, potwierdzicie wszystko to, co trzeba, odpalacie grę od nowa, przyjdzie zamówienie. Ale to jest tylko, mówię, dla osób, które nie mają limitu sprzedaży, bo jeżeli ktoś już się wbił na limit sprzedaży, ma zabrane tablice, no to mu przyjdzie w grze powiadomienie, żeby się udać do mechanika, tam zrealizować zamówienie, ale tego zamówienia i tak nie zrealizuje. Ja tu sobie tam piszę jakąś zwykłą blachę. Modyfikuj, zamów, potwierdź. Potwierdź, co tam się da. Odpalam grę od nowa, dostanę powiadomienie w grze, wjeżdżam, realizuję. Jest petarda, mi iFruit działa, no ale to jest tylko na moment, bo zaraz będę robił nowe pojazdy, robił rozdawanie, czy kopiował od kogoś, czy robił sobie nowe, modował i tak będę miał ostatnie używane, modowane, to mi ten iFruit i tak tu w telefonie nie jest potrzebny. Ale chociaż to pomoże tym osobom, które, tak jak mówię, nie mają limitu, a jeszcze nie założyli swoich blach iFruitowskich, a jest teraz, no to fajne kopiowanie solo na tablicach iFruita. Że tu mają świetną okazję skorzystać z tego i chociaż sobie zamówią jakieś nowe blachy. Pozdrawiam, elo. Here for the magic touch.